Hej, witajcie! Z tej strony Durwart, witam Was na serwerze testowym technicznej łaty 0915.1. W tym materiale szybki przegląd pojazdów, które w nowej wersji gry World of Tanks zagoszczą w naszych garażach wraz z modelami HD. Na początek nacja rosyjska, a tutaj szóstotierowy MT-25. Swego czasu zastąpił on w grze T-50-2 prawdziwą legendę. W tym momencie pojazd zdecydowanie rzadziej używany, również na rozgrywkach klanowych czy też twierdzach. Nie jest aż tak popularną maszyną, ale ten właśnie sympatycznie według mnie wyglądający radziecki pojazd doczekał się zmiany swojego modelu. Kolejnym pojazdem, który Wargaming decyduje się wprowadzić w lepszej jakości, to drugotierowy niszczyciel AT-1. Pojazd niewielki, o nim zbyt wiele powiedzieć nie mogę. Grałem nim tak dawno, że już po prostu tego nie pamiętam. Kolejny model HD to Su-100Y, bardzo przyjemny czołg premium, którym gram niestety tylko przy okazji wejścia serwerów testowych. Sam w garażu go nie posiadam. Wiem, że ostatnio można go było kupić nieco taniej. Niestety ta sztuka mi się nie udała. Teraz wszyscy posiadacze tego pojazdu, czy też osoby planujące go kupić, będą cieszyły się lepszą grafiką na teksturach tego właśnie rosyjskiego kolosa. Ostatnim pojazdem nacji rosyjskiej, czy też radzieckiej, jest Su-100M1. Bardzo mało popularna linia, rzadko widywana chociażby na zwykłych, randomowych bitwach. Moim zdaniem jest to dość niedoceniany tedek. Wiadomo, poziom 7 nie jest nigdzie wykorzystywany, ale sama gra tym czołgiem jest dość przyjemna, choć trzeba pamiętać, że również dość specyficzna. Umieszczony z przodu silnik oraz działo z niską depresją to pewne mankamenty, z którymi kierowcy tego czołgu będą musieli sobie poradzić. Przejdźmy zatem do nacji niemieckiej, którą otwiera Grosstraktor, pojazd, którego w tym momencie nie da się kupić. Pojawia się on w sklepie na specjalne okazje. Ja swojego Grosstraktora kupiłem w 2014 roku, chyba w kalendarzu adwentowym albo jakoś w okolicach świąt. Czołg również bardzo rzadko spotykany na polach bitew z jednego względu, że nie da się go kupić, a ja ten czołg bardzo rzadko spotykam, bo na tych niskich tierach bardzo rzadko grywam. Tak czy inaczej, pojazd dość ciekawy. Ja gram tutaj na nim wykorzystując pociski odłamkowo burzące. Pozostały typ amunicji wożony jest przeze mnie tylko z czysto statystycznego obowiązku. Czasem hity przydają się, gdy wyrzuci nas wyżej, a z pocisków przeciwpancernych strzelam tylko do jakoś słabo opancerzonych czołgów lekkich, pod warunkiem, że są blisko mnie, bo działo jest dość niecelne, 0,55 celność na 100 metrów. Sami to porównajcie z innymi pojazdami. Kolejnym pojazdem nacji niemieckiej jest Panzer III, bardzo popularny pojazd w trybie kompanii, gdy jeszcze istniał on w grze World of Tanks. Służył nie tyle do strzelania, co do taranowania, a przy okazji Panzera III zerknijmy na drzewko badań. Panów broni niemieckiej czeka pewna zmiana, otóż jego poprzednik, Panzer IIIA, zostaje przemianowany na Panzera III w wersji E. Wróćmy do naszych modeli. Kolejnym będzie bardzo lubiany przez wielu czołg E-75. Jego model już posiada dużo elementów, zatem wszyscy fani szczegółów będą bardzo zadowoleni, a dodatkowo tą piękną maszyną będzie można siać zniszczenie nie tylko na dziewiątych tierach, bo z dziesiątkami ten pojazd również radzi sobie całkiem nieźle. Jeśli chodzi o Mausa, czyli kolejny pojazd, ten model HD już od jakiegoś czasu posiada, jednak Wargaming zdecydował
nieco poprawić wizualnie ten model. Możemy zobaczyć zmiany chociażby na łączeniu pancerzy. One zostały nieco inaczej wymodelowane. Nie ma już tak kanciastych krawędzi. Wszystko zostało tak jakby spiłowane. Kolejnym niemieckim pojazdem, których najwięcej w tym patchu jest Hetzer, a w zasadzie jak Panzer 38T Hetzer, bo tak brzmi prawidłowa, historyczna nazwa tego pojazdu. Ten mały niemiecki krecik czy też szczurek doczekał się ulepszonej jakości grafiki. Zobaczymy, czy będzie to miało również wpływ na jego przydatność w bitwie i sam pancerz. Następny pojazd, idziemy dość błyskawicznie w tym momencie, to Dickermax, nie, niemiecki szóstotierowy Tedek Premium, którego szczerze mówiąc nie polecam. Sam Dickermaxa wygrałem w jednej z misji eventowych, które jakiś czas temu dostępne były w grze. Idąc dalej, mamy kontynuację Tedeków RHM, czyli popularny Borsuk. Tutaj widzicie model z długim działem, model z działem z E-setki. Niewiele się różni. A kolejnym pojazdem z tej linii jest Wafelek, czyli Waffentrager Auf PZ4. Ten pojazd również doczekał się zmian do modelu HD. Jego następca, czyli Grill 15, po wprowadzeniu, po zamianie w zasadzie za What the fucka, tak przynajmniej zwany był przez większość graczy ten pojazd, już w modelu HD jest. Ostatnie zmiany z drzewka niemieckiego dotyczą artylerii. Tu może rozpocznę od najmniej ciekawej zmiany. GW Tiger P, artyleria poziomu 8, ona również została przerobiona na HD. Największe zmiany dotyczą jednak widocznych już na miniaturach GW Pantery oraz GW E100. Pojazdy te poza teksturami HD zyskały również ciekawą zmianę w samym modelu. GW Pantera nie jest już tak okrągła, może mniej pojazd będzie przypominał obserwatorium astronomiczne. Teraz wszystkie krawędzie na nadbudówce zostały wypłaszczone, nie ma już takich okrągłości. Być może GW Pantera nam wyszczuplała. Podobny los spotkał GW E100. On również stał się nieco bardziej kwadratowym pojazdem. Nie ma już takich zaokrągleń. Przechodząc dalej, mamy nację amerykańską. Jeden z czołgów premium niższego poziomu, czyli M22, doczekał się również zmiany grafiki. Pojazd posiadany przeze mnie od dłuższego czasu, jednak gram nim niewiele. Załoga, która w nim się znajduje, to załoganci z T-37. Kolejny pojazd, który również w grze był dostępny w modelu HD, jednak doczekał się zmian, to M103. Musicie przyznać, że bardzo ciekawie wygląda ta osłona na jarzmie działa. Tego typu tekstury nieco odświeżają wizerunek pojazdów. Ciekawe, czy przy kolejnych zmianach ten materiał znajdujący się przy jarzmie będzie bardziej podatny na to, czy znajdujemy się w ruchu, czy też stoimy. Zobaczymy, co przyniesie nam przyszłość. Ostatnim czołgiem ciężkim nacji amerykańskiej jest T-57 Heavy, którego w tym momencie możecie zobaczyć. Ten pojazd, zgodnie z oczekiwaniami graczy, również został przerobiony na model HD. Na uwagę zwracają na pewno detale, które znajdują się na oscylacyjnej wieży tego pojazdu. Ciekawe, czy nie straci on na właściwościach bojowych, czy ten jego pancerz nie zostanie za mocno pozmieniany. Tutaj również na łączeniu dwóch części wieży pojawił się materiał. Zobaczymy, czy on również będzie reagował na poruszanie się pojazdu w grze. Przechodząc do Tedeków, mamy tutaj dwa egzemplarze. Pierwszy to czwartopoziomowy M8A1. Pojazd, o którym niewiele mogę powiedzieć. Wygląda również dość skromnie, niewiele detali.
Największa różnica to wszystkie elementy znajdujące się w środku wieży, a kolejnym pojazdem przedostatnim, którego model HD został przerobiony, jest bardzo popularny niegdyś również w trybie kompanii Hellcat. Jednak po nerfie w jednej z wcześniejszych już łatek pojazd ten nie jest aż tak użyteczny, choć ma swoich wiernych fanów i sporo Hellcatów jeździ po randomowych bitwach. Na twierdzach Hellcata raczej nie spotkamy. Ostatnim czołgiem nacji amerykańskiej jest niskopoziomowa artyleria M37. Przypomnę wam jednocześnie, że kiedyś był to poziom trzeci po zmianie z Priestem. Został on przeniesiony na poziom czwarty. Po tej zamianie czołgiem tym nie grałem jeszcze. Teraz po wprowadzeniu modelu HD, który zawiera sporo szczegółów we wnętrzu tego pojazdu, być może skuszę się i odkupię kwadrata do moich pancernych zasobów. Zostało nam jeszcze kilka pojazdów, a następnym w kolejności jest AMX 1375. Ten bardzo mało popularny, przechodzony przez wielu graczy za Free Expa pojazd również zyskuje model HD. Niewiele detali na jego kadłubie nie przykuwa uwagi. Przejdźmy zatem do kolejnego pojazdu, którym jest Tortoise. To jest również pojazd ostatni z czterech, które miały już model HD, które Wargaming zdecydował się w tej łacie poprawić. Tutaj szczegółowość tekstur Tortoise'a już od jakiegoś czasu może cieszyć nasze oczy. Teraz te detale zostały nieco odświeżone. Tortoise'a doskonale znacie. Przejdźmy zatem do pojazdu, który jest kolejnym w drzewku brytyjskim, czyli Godzilla FV215B183. Pojazd również posiadać będzie tekstury HD od kolejnej łatki. A ostatnim Brytyjczykiem, który takiej zmiany się doczeka, będzie FV304, czyli potocznie zwany kopytkiem. Sam kopytkiem często grywam. Będę mógł zatem cieszyć się lepszą jakością modelu tego pojazdu. Bardzo ładnie i szczegółowo wykonany jest tutaj karabin służący załodze do obrony przed piechotą, której oczywiście w grze World of Tanks nie mamy. Ostatnią nacją, jaka doczeka się w tej łacie zmiany modeli, jest nacja chińska. Omówienie rozpoczynamy od ulubionego pojazdu Serturoka, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Pojazd ten to T34-1. On również zostaje przerobiony, jednak niewiele szczegółów na kadłubie tego pojazdu również nie będzie raczej przykuwało uwagi. Być może w efekcie HD będzie odpadająca wieża. Raz jeszcze pozdrowienia dla Turoka. Ostatnimi pojazdami, jakie zostaną przerobione na model HD, to dwie chińskie dziesiątki. 121, niepopularny czołg, mający jednak swoich wielkich fanów. Jest to hybryda czołgu ciężkiego oraz czołgu średniego. Posiadacze tego pojazdu doskonale wiedzą, co mam na myśli. Tak samo jak 113, jest to również według mnie hybryda czołgu ciężkiego i czołgu średniego. Jak na czołg ciężki, bardzo mobilny, działo również bardzo przyjemne. Pojazd znalazł uznanie wśród graczy e-sportowych na ostatnich finałach Wargaming League w Warszawie. Większość składów drużyn walczących w tym właśnie turnieju to pojazdy nacji chińskiej. ISY 7 odeszły niejako do lamusa. Jeśli chodzi o modele HD, byłoby to na tyle. Chciałbym wam jednak pokazać jeszcze w tym materiale dwie ciekawe zmiany wprowadzone w łatce 09151. Pierwsza to poszerzone ramki z opisem modułów, które możemy montować na swoich pojazdach. Może nie jest to najlepiej widoczne na dziesiątce. Zobaczmy, jak to wygląda na innych czołgach. Tutaj dużo bardziej przejrzyście prezentują się statystyki poszczególnych modułów,
A ostatnią zmianą będzie informacja o nowej nacji, która pojawi się w grze World of Tanks i tu wcale nie chodzi o nację polską. Interfejs gry został już przygotowany do wprowadzenia czołgów nacji szwedzkiej w koszarach. Również możemy wybierać już szwedzkich załogantów. Niestety nie zdradzono chociażby rąbka tajemnicy i w drzewkach badań żadnego szwedzkiego czołgu zobaczyć nie możemy. W tym materiale to tyle, trochę sobie pogadałem. Zainteresowanych modelami HD zapraszam do pobrania łatki do serwera testowego. Tam będziecie mogli sami przekonać się, jak te czołgi będą wyglądać. A tymczasem żegnam się z Wami, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!